Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drakonager, a oto przed wami ósmy odcinek z serii Zagrajmy w Limbo. Co nas czeka tym razem? O, no tak. Ja już wiem, z czym mamy do czynienia. Tak, broń maszynowa. Ogólnie broń palna. No, to raczej nie jest coś, czego można by się po tej grze spodziewać, mam takie wrażenie. Dobra. W każdym razie, ja wiem, co należy tutaj zrobić. To akurat pamiętam. O, dzięki temu możemy przejść dalej. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, co? A kto śrutem naparza, ten śrutem zniszczony zostanie. Mądrości Drakusia. No, tutaj nie doskoczą. No życie. Tam w tle widzę jakąś oponę. Czy ona ma jakieś znaczenie? Tego nie wiem, prawdę powiedziawszy. Jest też przycisk. No, tutaj ślepy zaułek. Dwie skrzynki. Aha. No patrzcie. Ledwo, jakby to określić, zapoznaliśmy się z naszymi działkami, a tu już dostajemy kolejną mechanikę. Zabawa z grawitacją. Niestety albo stety nie oddziałuje ta antygrawitacja na nas. Może to tak nazwać? Antygrawitacja? Nie jestem pewien. Nieważkość? Nie wiem, co tutaj się dzieje, tak szczerze mówiąc, z fizycznego punktu widzenia. Ale chyba już coś mi świta. Czekajcie. Ten detal w tle właśnie z tą oponą jest nawet spoko. Moim skromnym zdaniem. Dobra, nie jestem pewien, czy mi się uda. Czy może zrobię to dobrze. Ale dobrze, jednak będzie. Nie bój żaby, Drakuś. Poradzisz sobie prędzej czy później. Proszę bardzo. Jak mniemam, przejście jest powyżej. O, drabina nam się rozwinęła, no to miło. Przypuszczam, że trzeba coś tu jeszcze wykminić w gruncie rzeczy. Domyślam się co, tylko jeszcze pewnie brakuje tu jednego elementu i układanki. A ponad dwóch elementów. Zważywszy na wysokość. Dobra, jak to teraz dobrze rozegrać? Mogę sam wcisnąć przycisk. Mam też drabinę. Tutaj mogę oczywiście skorzystać. Bo jakbym spróbował włączyć to. Teraz przejść na tą lewą stronę. No to nie. To, takie czary to w grę nie wchodzą. Czyli muszę to rozgryźć inaczej. To
Tylko pytanie jak, no bo jedna skrzynka to za mało. To zdecydowanie za mało. No zrobiło się ciekawie. Tej sekcji gry nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale to może i nawet dobrze. Dzięki temu można powiedzieć, że odkryję ją w pewnym stopniu na nowo. Właśnie. Co ja mam tu kurczę zrobić? Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć. Także, żeby nie marnować waszego czasu, ja sobie teraz zrobię cięcie. Nie mówcie mi, że jedna skrzynka wystarczy, bo w to nie uwierzę po prostu. No właśnie. Czego nam tu zatem brakuje? Drugiej skrzynki. Chociaż niekoniecznie. Już chyba wiem, co tutaj należy odwalić. Zapewne zauważyliście, jak ta skrzynka poleciała, no nie? I to jest tutaj istotne w tym wszystkim. Eureka. Z pozoru szczędujesz dwóch skrzynek, a tak naprawdę jedna to jest wszystko, czego ci trzeba. O tak. Tak to się robi. Brawo. Postęp. Moi drodzy, postęp. O, proszę, proszę. Panel. No, warto by z niego skorzystać, prawda? A co gdyby tak pomyśleć nieszablonowo i proszę bardzo. Nie wiem jak to określić. Jak jest, jak w górę to wspinaczka, a jak w dół to nie wiem, ześlizgiwanie się, schodzenie w dół po prostu. No, warto było. Ach, ten sekretny poziom. Oj, będzie ciekawie, uwierzcie mi. Jeśli nie widzieliście, to warto czekać. Oj, warto. To jest ostra jazda. Zresztą wszystko zrozumiecie z czasem. Oho. No dobra. Wiem, że muszę wykorzystać nasz. Nie wiem, czy mogę użyć słowa automat, szczerze mówiąc. Naszą broń szybkostrzelną, może? No dobra, no to na razie tyle. O, przeurocze. Kto tutaj to umieścił? To mnie zastanawia. Dobra, ja już wiem, co powinienem zrobić. Nie! Uff. Przeżyłem. Zapewne niektórym z was zaświtała taka myśl, że może tam po lewej jest jakiś sekret. No, z tego co kojarzę, to nic tam nie ma. Nawet chyba się tam w ogóle dostać nie można. Chociaż kurde korci, no bo właśnie, weźmiemy sobie skrzynkę i w ogóle. Będzie kurde coś glansuś. Tylko pytanie, czy to nie jest jednak obowiązkowa droga. Dobra, skrzynka jest solidna. Kurczę, ale korci. A co mi tam? Jeżeli będę tego żałował. Tu coś jest. Tu coś kurczę jest.
Teraz tak sobie myślę, czy to nie jest jednak nam potrzebne. Musimy to tak ogarnąć, o, żeby stało się to, co powinno się stać. Dobra. Chodź tu, gnoju. Kurde. Za słabo poleciało wtedy. A nie chcę. Oj, wymierzyć tutaj, no to życzę powodzenia. Właściwie po co nam to? To jest pytanie. Noż! Pierunie jeden! Dobra, pomyliłem się. Tutaj coś jest. I to coś jest strasznie irytujące. Jej! Brawo. No, no i co? No właśnie. No i co? Po co mi to było? Że nawet nie mogę tego użyć. Chyba, że. Nie, to jest tylko na ograniczonym obszarze. Boję się, że jakbym tutaj ustawił, to zamiast w prawo, to mi to poleci w lewo. No ale kurde, no. Po co mi to właściwie jest? Czy ja tego potrzebuję? Czy to jest jakaś zmyłka? Czy coś? Ten deseń? No i zjebałem. Powinienem to zrobić pewnie inaczej. Jakoś tak popchnąć od lewej strony. Może wtedy jakoś to poleci. Chociaż. No kurde, przecież wtedy się. Skończy się ten. Taki ten obszar, no nie? Dobra, że twórcy lecą sobie ze mną w chuja. Nie wiem, spróbuję tutaj jeszcze pokombinować. Najwyżej zobaczymy się po cięciu. Witam was z powrotem. I cóż, generalnie sprawy mają się tak, że to co od tej pory widzicie to dograny materiał, bowiem od tego momentu, który powinien tutaj być w oryginalnej wersji, niestety były problemy z dźwiękiem. Takie bardzo nieznośne, więc no cóż, po prostu uznałem, że lepiej będzie nagrać to wszystko od nowa, od tego fragmentu właśnie. No cóż, oznacza to co prawda, że już teraz pójdzie mi to wszystko sprawniej, no może to lepiej, może to gorzej, no lepiej, bo pójdzie po prostu szybciej, gorzej, bo po prostu jest, że tak powiem, mniejsza satysfakcja na nagraniu. Dobra, mniejsza. Swoją drogą odkryłem też, że na upartego można, o. I tutaj trzeba uważać. Głębienie, znaczy zależy, jeśli jest tam skrzynka, no to możemy tutaj sobie ten. A to wgłębienie jest właśnie wywołane przez karabin. Patrzcie na to, to jest dopiero ciekawy patent. No tutaj oczywiście nie doskoczymy, ale możemy się oczywiście pobawić grawitacją. Generalnie sprawy mają się tak, że potrzebujemy dwóch skrzynek, więc myślę, że już wiemy dokąd to zmierza. No ja na pewno wiem. Patrzcie, łażę sobie po suficie, jak gdyby nigdy nic. Tak po prostu. Łażę po suficie. No i patrzcie, mamy dwie skrzynki, no nie? Także jednak twórcy, no, uczciwie postępują. Niesłusznie ich oskarżyłem, zwracam honor, przyznaję. Ale zostawiłem je te rury. O ile rozumiem, że ta na dole, co była, to pozwala wyjść, jakby ktoś tam wlazł z ciekawości, tak ta na górze, w rogu, chyba sensu nie miała. No chyba, że tutaj też można się dostać. Nie wiem, mnie to nie obchodzi. Czy możemy przepchnąć dwie skrzynki na raz? A, ma się te bicepsy, to jest. Czas spędzony na przenoszeniu węgla do kotłowni się opłacił. Kurwa, Piotr, po co ci siłownia? 3 tony węgla są do zwiezienia. No dobra, możemy już bezproblemowo sobie to ogarnąć.
Jak to ustawić? Mniej więcej w tym miejscu. No dobra. Ha, parkour! Niczym w jakimś Mirror's Edge czy Dying Light. Zwróciłem nigdy wcześniej uwagi na to, że czasem jest coś w tle, ale to dość chyba rzadki widok, tak ogólnie. Czy jest to jakaś symbolika? Nie wiem, szczerze mówiąc. Może jest. No i patrzcie na to. Mamy magnes. No, na razie, że tak powiem, on nie funkcjonuje, nie działa. Ale. No właśnie, ale. Patrzcie teraz, taki myk zrobimy. O! Trzyma się! Normalnie jakbyś to srebrną taśmą skleił. No wszystko ładnie pięknie, tylko trzeba to zrobić inaczej w gruncie rzeczy, no bo o ile tutaj spoko. A, swoją drogą tutaj, patrzcie, zrzucimy ten blok i ja normalnie mam bunkier! Wszelkie koszmary mi nie straszne. No tak, wszystko ładnie pięknie, tylko właśnie jeszcze tutaj jest problem. I trochę się nad tym łowiłem ogólnie przy oryginalnym przejściu. W sensie tym z... No wiecie, co mówiłem wcześniej. Ale ja już wiem, jak to należy załatwić. Zwróćcie uwagę na to, że jest tutaj różnica w jakby odległości, którą te bloki muszą przebyć, żeby dotrzeć do sufitu. I to jest tutaj kluczowe, generalnie. Myślę, że już większość z was wie, o co mi chodzi. A jeśli nie, no to zobaczycie się to na własne oczy. Dobra, czy wyszło? Wyszło! Świetnie. Wiadomo, takie przejście gry, kiedy ma się jakąś tam wiedzę, kiedy zna się po prostu, wie co się ma zrobić, no to wiadomo, jest szybsze i może też wygodniejsze. No ale z drugiej strony Let's Play jest po to, żeby z grą się zapoznawać. Ja przynajmniej chodzę z takiego założenia. No i wszystko cacy moim zdaniem. No dobrze, moi drodzy. W tym odcinku to było na tyle. Już teraz zapraszam was serdecznie na kolejny, jednocześnie ostatni epizod z serii Zagrajmy w Limbo. No i coś czuję, że będzie ciekawie. Szczególnie, że mam zaplanowaną pewną, pewien monolog, nazwijmy to, na zakończenie. Myślę, że będzie ciekawie. No ale wyjdzie w praniu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówił Drakonager. Do zobaczenia.